Miód pszczeli dzieli się na trzy typy, tylko trzy typy, a więc typ spadziowy, typ nektarowy i typ nektarowo-spadziowy. Ale w tych typach jest spora ilość gatunkowych miodów. I tutaj tych gatunków jest prawie że tyle, ile kwitnących i nektarujących roślin. Podobnie ze spadzi jest mniej zdecydowanie, bo możemy mieć spadź jodłową, czy tam spać z drzew liściastych liściastą, spać szpilkową, a więc tych spadzi jest mniej. No i najsmaczniejsza jest spać jodłowa, która jest smakowo, aromatycznie może mało uwydatniana, ale jest dobrodziejstwem tu naszych terenów krynickich, kamiańskich, aż po powiedzmy po Bieszczady, Beskidu, tego Podkarpacia, no i Roztocza. Natomiast w nektarach, no to jest cała plejada, cały kalejdoskop, można by powiedzieć, miodów. I zaczniemy od tego miodu, który jest najwcześniej na wiosnę. Zwykle tutaj nie występuje rzepak, dlatego my mamy pasieki ustawione na wiosnę na rzepakach. To jest w okolicy Łapanowa i tam w tamtych rejonach. Jest ponad 600 hektarów rzepaku i stamtąd pozyskujemy pewną część miodów. I miód rzepakowy charakteryzuje się tym, że jest to miód już skrystalizowany, mimo że był niedawno zbierany. W 2 tygodnie, tydzień po miodobraniu już zaczyna krystalizować i jest to miód. Ja wiem, no ja go lubię, ale są ludzie, którzy nie przepadają za nim, natomiast zawiera bardzo dużo glukozy, tej naturalnej, prawdziwej, bożej i odżywia mięsień sercowy, w ogóle mięśnie, wzmacniający miód niesamowicie. Można z tego miodu, często gęsto robi się miód kremowany i jest to miód bardzo, bardzo uważam polecany dla sercowców. Zwykle po rzepakach zaczyna kwitnąć z kolei akacja. Akacja, która występuje w okolicy, tu u nas może też tej akacji nie ma jakichś dużych plantacji, ale duże plantacje się pojawiają w okolicy Rożnowa i tam też mamy pasieki ustawione. Jest to miód bardzo, bardzo płynny. Proszę zwrócić uwagę, oczywiście to są miody zeszłoroczne, ale proszę zwrócić uwagę, że mimo że zeszłoroczny, mimo że nie podgrzewany, on dalej jest płynny i w całości. Jest to miód akacjowy, należy do tych miodów, które krystalizują bardzo wolno, a jeżeli nie domieszały pszczoły czegoś innego, na przykład chociażby tam 5-10% rzepaku, to on może po 3 latach dalej być płynny i mimo, że nie był podgrzewany. Jest to miód, który mogą oczywiście pod kontrolą lekarzy jeść ludzie chorzy na cukrzycę, z tego względu, że zawiera przewagę fruktozy nad glukozą i to powoduje, że nie podnosi się zbyt gwałtownie cukier. Oczywiście w dowolnej ilości nie, tylko w pewnych określonych ilościach i przy kontroli pełnej lekarskiej. Miód, który zawiera ślazy, wyłagadza przewód pokarmowy, nieco obniża ciśnienie. Jest to miód naprawdę, naprawdę warty uwagi. No u nas, mówię, występuje rzadko i niewielkie ilości tego miodu można pozyskać, ale są rejony w Polsce, gdzie można go pozyskać w dużych ilościach, na przykład zielonogórskie ma obfitości, jak Państwo się wybierzecie tam do Zielonej Góry, w odwiedziny do kogoś, bo tam dużo łemków stąd zostało wysiedlonych, to można ten miód tam nabyć, jest bardzo dobry. No u nas, mówię, u nas występuje tam, gdzie mamy pasieki ustawione w okolicy Tęgoborzy, w okolicy Zabatki, to tam ta akacja jest w dosyć dużym wymiarze i ten miód tam też pozyskujemy. No, po akacjach zwykle zaczyna kwitnąć lipa. To już jest koniec czerwca czy czerwiec. Ja nie wymieniam tu wszystkich miodów, jakie są, ale te, które są takie mniej więcej standardowe. I miód lipowy jest taki już ciemniejszy,
jak słaba herbatka, może być nawet mocniejsza, z tego względu, że jest to miód, który powstaje z nektaru kwiatów lipy. Proszę zwrócić uwagę, jest dojrzały, taka bańka powietrza powolutku się przesuwa do góry i można z powrotem w dół. Jeżeli chodzi o miód lipowy, działa kojąco, uspokajająco, jest aromatyczny, smaczny. I chciałbym zwrócić uwagę, że ten miód pasuje smakowo wszystkim, i dzieciom dorosłym, i ludziom dojrzałym, nazwijmy, czyli starszym. Jest to miód bardzo smaczny, nigdy nie budzi żadnych kontrowersji. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że kolejny miód, jaki mamy do dyspozycji, to jest miód gryczany. Chreczka, inaczej gryczany, to jest miód taki wschodni. U nas tutaj gryki mało się sieje, w okolicach Tarnobrzega, w okolice tam wschodniej można ten miód spotkać w większej ilości. Jest ciemny jak spać, nie? Można go pomylić ze spadzią, ale oczywiście to nie jest spać, tylko to jest miód gryczany. Zawiera ślady rutyny, jest antymiażdżycowy, a przy okazji jest to miód, który wzmacnia słabe kości. Jeżeli Państwo robicie nalewkę, albo panie robią piernika pieką, to koniecznie z domieszką tego miodu gryczanego, ponieważ podnosi walory smakowe. Ma taki korzenny, aromatyczny smak. Zdawałoby się, że lekko przypalany. Jest to bardzo takie charakterystyczne. Mimo że gryka biało kwitnie, to ten miód jest bardzo ciemny, taka mocna herbata albo słaba kawa. I jak skrystalizuje, robi się jasno brązowy. No, w międzyczasie może pojawić się miód wielokwiatowy, jeżeli pszczoły nie mają możliwości, bo pszczoły są wierne gatunkowi oblatywanej roślinie, stąd te gatunki możemy wyodrębnić. Jak już zaczynają oblatywać koniczynę, to jest tylko koniczynę i powstaje miód koniczynowy. Jak oblatują malinę, to powstaje tylko miód malinowy. Jak oblatują lipę, to tylko lipowy, jak akację, to tylko akacjowy. Oczywiście, jeżeli jest na tyle tego nektaru, na tyle tych roślin, żeby ten miód gatunkowy w czystości powstał. Na czym polega czystość? To wcale nie znaczy, że tam nie domieszają innych miodów. Mniej więcej ilość przewodnia pyłku kwiatowego w danej miodzie musi być przewodnią danego gatunku. A więc na przykład jak jest miód lipowy, to musi być przynajmniej w tym lipowym około 30 do 40%, przynajmniej 30-40% pyłków kwiatowych lipy. Innych pyłków może być mniej, ale nie w przeważającej ilości. I wtedy oprócz badania organoleptyczne robimy analizę pyłkową i wtedy mamy miód gwarantowany lipowy. Miód gryczany przyspiesza gojenie złamanych kości, no i jest miodem kontrowersyjnym w smaku. Są ludzie, którzy go uwielbiają i są ludzie, którzy go wprost nie cierpią. A więc zanim się kupi taki miód, warto by było wcześniej go spróbować, czy akurat nam smakowo będzie pasowało. Wielokwiat, o którym wspominałem, jest to miód, taki bukiecik kwiatów z danej okolicy. I miód wielokwiatowy może być różnych kolorów. Może być jaśniejszy, ciemniejszy, może krystalizować szybciej, wolniej. Jest to miodek, który też tak ładnie, proszę, taka kropla przechodzi tego powietrza. To też świadczy o tym, że jeżeli tak się przewala, to jest dojrzałym miodem. I proszę Państwa, miód wielokwiatowy ma to do siebie, że jest to miód, który polecany jest przy alergiach pyłkowych, ale alergiach pyłkowych zaznaczam. Dlaczego? Tu są takie ilości pyłków, które nie uczulają, są tak niewielkie, znikome ilości, ale te pyłki działają jak szczepionka, a więc uodparniają nam organizm na konkretne pyłki w danej okolicy. Jak ktoś ma katar sienny, jeżeli taki miodek ze swojej okolicy, najbliżej możliwie spotkanego pszczelarza macie w okolicy, to od niego ten miód wziąć, wtedy jest duże prawdopodobieństwo, że ten katar sienny czy ta alergia będzie słabsza albo w ogóle nie wystąpi. Kolejnym miodem, który jest, to jest miód leśny. A więc to jest taki troszeczkę
w tym jest i spadzi, i kruszyny, i maliny, i jeżyny. Nie jest to typowo spadziowy miód, bo typowo jest, może być ciemniejszy, chociaż spadź może być też taka jasna. Z tego względu, że jest to miód mieszankowy. To jest tak jak wielokwiat, tylko że z udziałem spadzi. I jest to miód bardzo smaczny, bo zawiera nektary roślin, które występują w runie leśnym. Spadź, której tutaj akurat w tej chwili nie mam, ale to jest bardzo zbliżony do tamtej, jest to sok z roślin przerobiony przez mszyce. Ta spadź jest w naszym terenie, jak wspomniałem, jest głównie jodłowa, a więc jedna z najsmaczniejszych spadzi, bo spadź z drzew liściastych, a szczególnie jak jest taka typowa liściasta, czasami jest niezjadliwa, bo występujące garbniki sprawiają, że ten miód jest gorzki, niesmaczny i nie każdy go może lubić. Natomiast jeżeli chodzi o miód ze spadzi iglastej, a szczególnie z jodły, jest bardzo smaczny, jest miodem popularnym u nas i jednym z najdroższych miodów zwykle, choć nie najdroższym, z tego względu, że jest to miód regionalny i nie występuje w całej Polsce, występuje tylko w niektórych regionach, tak jak u nas, jak na Roztoczu. Jest to miód, który mało pachnie. Jest to miód, który leczy schorzenia górnych dróg oddechowych. Jest to miód, który zawiera balsamy, żywice i jest bardzo, 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 jak wspomniałem, smaczny. Natomiast nie są to odchody, bo niektórzy to traktują jako odchody od mszycy. Mszyca wytwarza tą spadź, tak jak od krowy my mamy mleko, ja to w dużej uproszczeniu podaję, tak jak my mamy od krowy mleko, tak mrówki i pszczoły od spadzi mają od mszyc mają tą spać. No i jednym z ostatnich miodów, bo jeszcze jest wrzosowy, którego tu też nie mamy w tej chwili, bo już się skończył, jesteśmy na przednówku, miodobrań, ale miód wrzosowy jest miodem jak galaretka, jak jest płynny. Jest to miód bardzo smaczny, miód, który jest drogi z tego względu, że cena miodu nam nie pokazuje wcale wartości miodu, żeby Państwo wiedzieli. Cena miodu nam pokazuje trud pracy pszczół i pszczelarza w pozyskaniu tego miodu. A więc najłatwiej pozyskać miód wielokwiatowy, co wcale nie znaczy, że on jest gorszy, tylko po prostu najłatwiej, bo tutaj co pszczoły przyniosły, co domieszały, wymieszały, no to się bierze, nie bierze się pod uwagę działania. Jeżeli miód gatunkowo chcemy pozyskać, to pszczelarz musi się już starać, żeby w tym czasie mu nie domieszały jakiegoś tam innego miodu. No i powiedzmy, miód wrzosowy jest z kolei dlatego drogi, że w momencie, kiedy wrzos kwitnie na przełomie sierpnia i września, w tym czasie my pszczelarze już zwykle pasieki mamy w połowie albo całkiem zazimowane. A tu w tym momencie zaczynają się żniwa, czyli te pszczoły idą na zimę wymęczone, wypracowane, co spowodować może to, że bardzo słabe wyjdą na wiosnę albo w ogóle nie przeżyją okresu trudnego, jakim jest dla nich zimowla. I stąd, jak chcecie miód mieć wrzosowy, to musicie zapłacić za te straty, które pszczelarz przewiduje, że na pewno poniesie. Miód wrzosowy daje nam to, że jest miodem polecanym przy schorzeniach dróg moczowych, przy prostacie. Oczywiście miody nie są lekarstwem, chociaż idąc za Hipokratesem możemy śmiało powiedzieć, że dobrze, gdy pokarm jest lekiem, a lek jest pokarmem. Niemniej jednak miody wspaniale, rewelacyjnie wspomagają wszelkiego typu leczenie. I dlatego jest polecane miodu jedzenie na co dzień, nie od święta, nie w momencie, kiedy już jest człowiek chory, bo wtedy już niewiele pomoże. Tak jak w samochodzie. Jak się leje do samochodu dobry olej, to ten samochód długo, dobrze i bezawaryjnie chodzi. Ale jeżeli będziemy lali do niego byle co, to potem
ten silnik szybciej się zepsuje, ten samochód krócej będzie pracował. I dlatego powinniśmy od dziecka jeść miód na co dzień w postaci najlepiej na pieczywie. To jest najlepsza forma podawania miodu ludziom. Z tego względu, że gryząc kromkę czy bułeczkę z miodem i masłem na przykład, gryząc już wchłania się na odcinku jamy ustnej. No można robić sobie wodę z miodem, tak zwaną sytę, i wypijać. Jest to jeden z też fajnych sposobów, chociaż od razu się wlewa do żołądka i te troszeczkę tych wartości może mniej pozyskujemy. Niemniej jednak jeden i drugi sposób są korzystne. Niektórzy zakwaszają cytryną taką szklankę wody z miodem. No ale to już jest kwestia gustu, nie przeszkadza w niczym. Jeżeli chodzi o miody, trzeba jeszcze podkreślać, że niektórzy, jak skrystalizuje, to mają pretensje, że ktoś dosypał cukru, bo tam nawet widać kryształy. Jak nie skrystalizuje, że jest fałszowany. To są oczywiście legendy niepotwierdzone żadnymi ani badaniami naukowymi, ani praktyką. Z tego względu, że miody mają różny okres krystalizacji, od 2 tygodni przy rzepaku do 3 lat przy, nawet po 3 latach jest dalej płynny akacji, a w międzyczasie jest tydzień, dwa, miesiąc, dwa, trzy czy pół roku. Natomiast pszczelarze, chcąc rozlać z większej butli, z większego pojemnika do mniejszego słoika, muszą ten miód zdekrystalizować. I w tym momencie, jeżeli oni go rozgrzewają na łaźni wodnej w temperaturze nie przekraczającej 42 stopnie, to taki miód spokojnie można być pewny, że jest niezepsuty, że liczba diastazowa, czyli aktywność biologiczna miodu, jest jak najbardziej poprawna, bo można to bardzo łatwo sprawdzić, i w tym momencie taki miód dalej zawiera swoje składniki, swoje wartości, ale jest już dużo dłużej po takim rozgrzaniu w formie patoki płynnej, aniżeli w formie skrystalizowanej. No różne są gusta, ludzie najczęściej jednak wolą miody płynne, co no, oko kupuje. Jeżeli chodzi o miody, trzeba pamiętać, że dobrze jest brać z zaprzyjaźnionych, sprawdzonych miejsc, z tego względu, że miody w tej chwili mogą zawierać środki chemiczne, ponieważ niektórzy stosują środki ochrony roślin, rolnicy, niektórzy pszczelarze jakoś tam próbują leczyć te pszczoły, co jest według mnie błędem, bo nie, pszczoły sobie doskonale radzą, wystarczy tylko zadbać o ich właściwą kondycję i higienę, i wtedy młode matki, wtedy taki rój nie potrzebuje leczenia specjalnego. No, a jeżeli już się czymś leczy, to trzeba to brać. Na pewno nie antybiotyki, na pewno nie jakieś środki chemiczne, tylko takie dopuszczone przez lekarza weterynarii, przez weterynarię, i stosować je zgodnie z przepisami, kiedy nie ma miodnika w rodzinie. Co to znaczy? Rodzina pszczela jest podzielona zawsze na dwie części. Dolna to jest rodnia, gdzie matka składa jaja i tam można dawać, a na górze jest magazyn na miód, czyli miodnik, i takich ramek z plastrów z miodem absolutnie nie wolno traktować żadnym środkiem chemicznym. Jeżeli pszczelarz o to zadba, no to wtedy, czy lekarstwem, to macie gwarancję, że taki miód jest wolny od tych wszystkich związków niepożądanych. Chciałbym tutaj przy miodach jeszcze zwrócić uwagę na pyłek, bo rodzina pszczela w ciągu roku zjada 90 kg miodu. Jedna rodzina pszczela, 9 wiaderek miodu. Państwo sobie wyobrażacie? 9 wiaderek miodu jedna rodzina pszczela. I ma zasięg do 3 km wokół własnego gniazda. Dlatego jest tak bardzo istotne, że pszczelarze, stawiając pasiekę w danym terenie, muszą najpierw zrobić kalendarz fenologiczny i wiedzieć, co tam kwitnie i czy starczy bazy pokarmowej. Oprócz tego zjadają 25 kg pyłku kwiatowego. To są obnóża, tak się nazywają te kuleczki, które są robione nie przez nas, tylko przez pszczoły. Pszczoły tego zjadają 25 kg, ale to jest po to, że ten pyłek zapylają, tym pyłkiem zapylają pszczoły
rośliny, które są dla nas z kolei pokarmem również, a pyłek kwiatowy jest najlepszym, najwspanialszym na świecie białkiem roślinnym. A więc jeżeli ktoś będzie zajadał się tym pyłkiem, bo pyłek może występować w tej formie granulatu, obnóży, może występować w formie pierzgi przetworzonej przez pszczoły, czyli chleb pszczeli, to inaczej nazywają. Tego pyłku zjadają 25 kg i pyłek kwiatowy poprawia u ludzi obraz krwi, poprawia włosy, poprawia zęby, paznokcie, cera, a jak jest krew dobra, to i organizm funkcjonuje poprawnie. No i wiele innych przykładów, tylko że to nie jedna łyżeczka na rok, tylko około 2 kg takiego pyłku by trzeba było, przynajmniej 2 kg nauka podaje, że trzeba by było tego pyłku zjeść. Jak go zjeść? Najlepiej gdzieś tam w jakichś sałatkach, w jakichś kanapkach dodawać naszym dzieciom czy dorosłym. To jest bezpieczne spożywanie, nie ma ograniczeń w stosunku do miodów, nie ma ograniczeń w stosunku do pierzgi, pyłku. Oczywiście można sobie tam robić przerwy, ale to tak jak z chlebem. No, chleba można jeść codziennie i nic się nie stanie, tak samo i z miodem. No, jeżeli ktoś więcej zje miodu ponad miarę, no to może dostać lekkie rozwolnienie, tylko tyle i nic więcej. Na pewno nic się złego nie stanie. Tak samo z pyłkiem kwiatowym też można zjadać. Jeżeli chodzi o który miód jest najlepszy, ja cały czas Państwu podkreślam. Ten daje nam natura tyle do wyboru, że można sobie wybrać ten, który Państwo najbardziej lubią. I można sobie wybrać ten, który Państwu najbardziej smakuje. A można je jeść wszystkie po troszeczku, w zależności jak dany rok nam dopisze. W związku z tym nie ma przeciwwskazań. Miód, proszę Państwa, każdy jeden zawiera ponad, do tej pory odkrytych, ponad 200, prawie 300 różnego rodzaju związków wartościowych i korzystnych dla naszego organizmu. Czy coś można sobie lepszego wymienić? Na koniec chciałbym Państwu tylko powiedzieć, czy słodzić gorącą kawę i herbatę miodem, czy nie? Ja lubię gorącą kawę, ja lubię gorącą herbatę i dlatego zachęcam do słodzenia gorącej kawy, gorącej herbaty, oczywiście nie wrzątku, ale gorącej, która ma tam temperaturę 60-70 stopni, czy 50, ponieważ miód, żeby stracił na wartości, musiałby być w tej temperaturze trzymany przez pół godziny. No a kawa pita, czy herbata już po 15 minutach ma 30 stopni, czy tam 40. A więc spokojnie można wypić. Nasze babcie nam przyrządzały taką miksturę. Gorąco kawa, gorące mleko, masło i miód. Czasami dodawały czosnek. Była to rewelacyjna ochrona przed przeziębieniami. I zachęcam do jedzenia miodu na co dzień, codziennie. Dziękuję Państwu pięknie za uwagę.